Dotarliśmy do ostatniej, siódmej części ankiety. To pytanie jest chyba najcięższe, najbardziej wartościowe. Właśnie taka była motywacja stworzenia całej tej ankiety w tym roku, żeby móc porównywać w kolejnych latach i dziesięcioleciach, na ile ludzie mieli rację. Dlatego jesteśmy przy takiej instalacji czy rzeźbie, która się nazywa Kosmonauta chyba. No i zobaczymy, jakie będą odpowiedzi na to pytanie. Powiedział pan o tym, że może się okazać, że nie będziemy mogli kontrolować i że wtedy może być kiepsko. Właśnie chciałem zapytać o jeszcze dalszą perspektywę. Patrząc na trendy rozwoju sztucznej inteligencji, widać, że ten trend jest jednokierunkowy i przewidywalny. Czyli komputery co roku są szybsze, te systemy stają się coraz bardziej perfekcyjne. W niektórych obszarach życia człowieka nawet przekraczają zdolności ekspertów. Na przykład tam parę lat temu była taka głośna sytuacja, gdzie na przykład systemy komputerowe rozpoznające, co jest na zdjęciu i opisujące ludzkimi słowami, że tu stoi drzewo, które coś tam, że one zaczęły radzić sobie lepiej niż ludzie. Tak samo w dziedzinie medycyny. Więc skoro trend jest taki i niektórzy przebąkują, że może sztuczna inteligencja zacznie być świadoma i tak dalej, to już tak mówię naprawdę bardzo dalekosiężnie. Co to oznacza dla człowieka, czy może zdarzyć się taki moment, że ludzie przestaną być tym wiodącym gatunkiem na Ziemi, stracą swój prymat jako najbardziej inteligentny, najbardziej logiczny, najmądrzejszy organizm? No, wie pan, to pytanie łatwe, ale odpowiedź jest trudna, bo to trudno sobie w tej chwili tak wyobrazić. I nie obawiam się w jakimś stopniu, żeby do tego doszło. Natomiast myśl, patrząc w postęp, no to może być tak, że możemy coś takiego, że tak powiem, stworzyć sztucznie, co nas prześcignie, przegoni. Będzie no, inteligentniejsze od nas. Tak może być. Bo wiadomo, że jeżeli chodzi o takie techniczne zdolności, na przykład zgromadzenia dużej ilości informacji, przetwarzania tej informacji, świadomości świata przez liczbę sensorów, nawet poda pan przykład tego samochodu, nie? Teraz te samochody są obczujnikowane z każdej strony, wiadomo, że człowiek nie ma oczu z każdej strony, a dla nich to jest żaden problem przetwarzać informacje z całej sfery wokół i tak dalej, na przykład z podczerwieni i tak dalej, i tak dalej. Więc w tych wszystkich aspektach wydaje się, że sztuczna inteligencja może przewyższać człowieka, no i właśnie pytanie, do czego to dalej doprowadzi, a powiedział pan jeszcze o tej kontroli, no i teraz pytanie, czy byt mniej inteligentny może kontrolować bardziej inteligentny. No więc właśnie, że to się może spod kontroli, prawda, wyrwać. Także, no nie wiem, no tak jednoznacznie nie umiem sobie jeszcze tego wyobrazić, aczkolwiek może to właśnie grozić, że może ta sztuczna inteligencja zapanować nad człowiekiem i być, w cudzysłowie, mądrzejsza. Mi się wydaje, że chyba to jest nieuniknione. Mam nadzieję, że to będzie opóźnione, jak najdalej się chyba da. Czyli wolałabyś status quo zachować, żeby ludzie byli na szczycie drawiny rozwoju, cywilizacji. Tak, właśnie mi się wydaje, że powinno być. Mówię, to jest raczej chyba nieuniknione, że prędzej czy później coś takiego się wydarzy, ale mimo wszystko sztuczna inteligencja jest nam potrzebna. Żyjemy w takich czasach i tak się dzieje, że mimo wszystko potrzebujemy tej sztucznej inteligencji, ale zobaczymy po prostu. Mam nadzieję, że człowiek będzie umiał nad tym panować. Tak, bo chyba może da się zrobić tak, że człowiek będzie kontrolował, tak jak właśnie ten lekarz, który ma ten czerwony przycisk, ale z drugiej strony w pewnym momencie będzie taki moment, że ludzie przestaną rozumieć, bo ich mózg jakby nie będzie wystarczał, żeby coś zrozumieć. I wtedy pytanie, czy jest sens, żeby głupszy kontrolował mądrzejszego, nie? Coś w tym stylu. Czytasz jedną stronę Wikipedii, a sztuczna inteligencja będzie miała 16 miliardów stron Wikipedii w głowie. I w tym sensie, czy ta kontrola taka nie będzie taka trochę proforma, że niby jest, ale i tak... No, to będzie już taka proforma. No nie wiem, no to jest temat, mi się wydaje, jak rzeka, nie? Że no jest, dlatego prowadzimy tą rozmowę. Dyskutować po prostu, ale no faktycznie, jeżeli miałoby tak dojść do takiego momentu, że to by było bez sensu, żeby człowiek czuwał nad tym, no to świat pójdzie w chyba takim niekoniecznie dobrym kierunku. Bo z drugiej strony to, że ktoś jest mądrzejszy, nie znaczy, że będzie robił tak, jak ty chcesz. Znaczy, służył tobie, nie? Znaczy tam ludzkości w ogóle. If AI becomes more and more intelligent, wise, even if it becomes sentient or conscious, some people say, what do you think will happen with humans? Or do you think something like this will happen in the future, or we will develop in some other way? I think we are going to go like this few by few, at least. The main thing will stay
security in general. Mm-hmm. Yes, exactly. We are talking about the cars, and I think the obvious answer is also the military. Mm-hmm. Who is going to control the machines, the machine guns and stuff like that. Mm-hmm. This is also a step that is already pretty advanced. Entire military AI. Is something pretty frightening. Mm-hmm. But on a daily basis, it can be a good improvement. Tutaj Lem też dużo rzeczy przewidywał i wcale nie miał książki science fiction, tylko prawdziwe. I wszystko się sprawdza, także... Lem dużo czytał też artykułów naukowych. Przede wszystkim, właśnie. I to są rzeczy oparte naukowo, a nie jakieś tam terminatory, więc to zupełnie inaczej wygląda. Czyli mówi pani, że po prostu przyszłość nie będzie taka ekstremalna, jak pokazują w filmy, tylko tak... Ja myślę, że nie, że to wszystko ludzie wykorzystają na dobrą stronę. Ale to tylko moje myśli i tylko na tyle, na ile moja wiedza sięga. Każdy może mieć opinię. Tak, właśnie. To jest tylko właśnie na tyle, na ile mogę się zorientować. Czy w ogóle to jest możliwe, żeby stała się świadoma, żeby ludzie stracili swój prymat na większości pól, inteligencji, logiki? Mhm. No bo chyba właśnie te trendy to pokazują, nie? Że tak jakby je przedłużyć. Tak, no teoretycznie ja jestem zdania, że jest taka szansa, że teoretycznie nasze mózgi też w pewnym sensie tak działają. One przysyłają impulsy od nas tutaj w mózgu, tam też jest powiedzmy ta elektryczność, że faktycznie te impulsy sobie tam gdzieś przesyłane są z naszych, nie wiem, nerwów i tak dalej do mózgu. I jest taka szansa, to jest też zero-jedynkowe, że tam gdzieś w tym komputerze, że powstanie taka maszyna prędzej czy później, może w przyszłości będzie taka technologia, jak na przykład komputery kwantowe już będą bardziej rozwinięte i tak dalej, to że dojdzie do takiej sytuacji, że po prostu wytworzy się gdzieś ta świadomość, która będzie w stanie sama odpowiadać na wszystko i wtedy, nie wiem, no będzie mogła ze swojej jakiejś jakby perspektywy pokazać wszystko ludziom, nie? Jak to od jej strony wygląda i tak dalej, że gdzieś tam jest szansa, że to się może stworzyć po prostu. Ta świadomość się gdzieś tam w tych niby kabelkach, niby procesorach i tak dalej stworzy, nie? Wydaje mi się, że tak, że jest taka szansa w przyszłości. Wydaje się, że ta kwantowość i różne takie bardziej zaawansowane środowiska obliczeniowe nie są niezbędne, bo nawet na jakichś tam krzywikach, kółkach zębatych i tak dalej można wykonywać obliczenia, czyli to jest jakby tylko takie medium, można zapomnieć, nie muszą być tradycyjne komputery, ale oczywiście mogą być, bo w dzisiejszych czasach są najbardziej popularne, ale mówi pan, że jest szansa, że się wytworzy i co wtedy? No i to co już zrobią ludzie? No już będzie dobre pytanie, czy zaczną uważać, że to jest dobre i pozwolą na więcej i pozwolą, żeby się sama reprodukowała, czy uznają to za niebezpieczeństwo i spróbują za wszelką cenę ją wyłączyć. Wydaje mi się, że przy obecnych trendach, jakby to się teraz stało, to na pewno byłoby duże grono ludzi, która by chciała to badać i tak dalej, ale wydaje mi się, że na przykład dla naszych rządów i tak dalej byłoby to zbyt niebezpieczne, więc postanowiliby to albo ograniczyć, albo zniewolić, albo po prostu usunąć, nie? Tak mi się wydaje. A czy da się ograniczyć albo zniewolić, skoro mamy open source i każdy sobie może, na przykład te obrazy może malować, nie? To no, jest taki przykład. No, to... Czy by się dało? Nie wiadomo. Może by jak był na przykład, było bardzo to środowisko, w którym powstanie, byłoby bardzo szczelne, że tak powiem, że nie miałoby, że tak powiem, wyjścia na zewnątrz, to jeszcze może dałoby się to, że tak powiem, wyłączyć. Ale jeżeli byłoby otwarte, to wątpię, bo raczej by uciekło sobie do sieci, gdziekolwiek, bo to jest tak jak świadomość i teoretycznie by ona sobie mogła przelecieć do innego komputera i tam sobie siedzieć, nie? No bo to wszystko jest oparte na prądzie, na sieci i tak dalej, nie? Więc tak mi się wydaje. Tak jak ludzie sobie w dzisiejszym czasie ściągają z GitHuba modele uczenia maszynowego, na przykład właśnie taki malujący albo rozpoznający twarze, o którym mówiliśmy na początku, to będą sobie mogli ściągnąć świadomość albo na pendrive'ie. Tak. I ją mieć wszędzie, nie? Czyli to oznacza, że to poniekąd jest proces nie do skontrolowania i nieunikniony, nie? Czy to nie będzie tak, że wydaje mi się, że tak. Wydaje się, że kiedyś nadejdzie ten moment, kiedy tam te roboty czy sztuczna inteligencja, że przekroczą poziomem, poziom inteligencji ludzkiej, nie? To co wtedy? No. Czy, właśnie jeszcze tak nie zastanawiałam. Czy to, że człowiek być może kiedyś przestanie być takim wiodącym gatunkiem, że taki najlepszy, najmądrzejszy. Że roboty nas wyprzedzą, tak?
No tak, choćby nawet w takim logicznym myśleniu, w gromadzeniu informacji, bo na przykład będą mogły zapamiętać cały internet, a człowiek całe życie się uczy i jest specjalistą tylko w jednej drobnej dziedzinie tak naprawdę, nie? A tutaj wyobrażamy sobie, że zaistnieje byt, który będzie mógł być ekspertem w pisaniu wierszy, ekspertem we wszystkim, nie? Tak, w budowie, w konstrukcji, no nie, no w medycynie. W sumie bym tak nie chciała, żeby tak było, nie? No bo jakby... Chociaż trochę niech się angażuje w to wszystko, te roboty, tak? To wszystko, ale tak, żeby coś dla ludzi zostało. Ale, no, bo to może być takie trochę nieuniknione, nie? No może niestety, być, że nie da się tego kontrolować, bo nawet jak naukowcy coś wymyślą i zamkną to szczelnie, to i tak zawsze wycieknie, ktoś tam odkryje. Czyli raczej to byłoby niefajne. No nie, no. Mówię, coś dla ludzi też niech jest. Niech będzie na równo, o, a nie, że tak wszystko, żeby pochłonęła robotyka, nie? O tym mówiłam już wcześniej, że możesz wszystko inteligencja zapanować, To jeszcze nie znaczy, że zapanuje, bo może być tak, że ona będzie inteligentniejsza, ale człowiek będzie nią kierował. Tak, no do tego momentu będzie bezpieczna, ale w momencie, gdy zacznie już generować swoje własne systemy, swoje własne języki i swoje własne decyzje decydujące o losach świata i ludzkości, to już człowiek będzie bezbronny. A z drugiej strony, jeżeli ona będzie inteligentniejsza, to człowiek chyba będzie miał wielką pokusę jej używać, no bo to jest tak, jakbyśmy pytali bardzo mądrego człowieka, jakiegoś mędrca, który zawsze ma rację hipotetycznie, no to będziemy chcieli chyba korzystać z jego rad, nie? Tak. Ale mędrcy z reguły mają jednak krytyczne podejście nawet do swojej wiedzy. Samooceny mają prawdziwi mędrcy, właściwą, a nie bezkrytyczną i narratora wszechwiedzącego. Czyli tutaj znowuż niebezpieczeństwa potencjalnie czyhają w przyszłości. Znaczy człowiek jednak jest o wiele bardziej skomplikowaną istotą niż sztuczna inteligencja, bo jednak emocje... No ale mówimy o poziomie, gdzie właśnie się to odwróci. Tak. W dalszej przyszłości. Tak. Czy to jest w ogóle możliwe, że powstanie coś, co jest bardziej inteligentne i złożone jak człowiek, jak pani myśli? To znaczy... Bo może człowiek jest jakąś granicą, której się nie da przekroczyć. Pod względem jedynie rozumu, myślenia rozumnego, logicznego, natomiast na pewno nie całego zlepku emocji, fizjologii i wszystkiego, co ma wpływ na myślenie człowieka, jednak czasem niekontrolowany w przypadkach chorób, ale... To jeszcze pociągnę już kończąc, bo rzeczywiście powiedziała pani, że sztuczna inteligencja może będzie na przykład logiczniej myśleć, lepiej gromadzić fakty, ale nie będzie miała tych emocji. Tak. Ale hipotetycznie, czy nie może być tak, że sztuczna inteligencja będzie miała inne... analogii emocji, czyli coś swojego, tak jak na przykład my możemy nie rozpoznawać emocji ptaszków albo mrówek, bo to jest dla nas inny gatunek, nie? Tak. Może ona będzie miała coś własnego, jeszcze większe emocje niż my, których my nie pojmiemy. No tak, ale nie sądzę, że można by to nadal nazywać emocjami, bo jednak emocje przypisane są człowiekowi, no zwierzętom też, tak, bo przecież... widać, czy zwierzę cierpi, czy nie cierpi, czy się cieszy, czy się nie cieszy. Ale nawet rośliny ponoć okazują to jakoś. Są takie doniesienia. Tak. Natomiast myślę, że no, trzeba by zupełnie inne określenia wymyślić dla tej inteligencji i jej reakcji. Aha. Reakcje raczej niż emocje. Bo tak jak reakcje chemiczne, powiedzmy, że nie są związane z emocją, to tutaj również bym nazywała reakcjami, a nie emocjami. Pytanie też, bo tam wcześniej mówiliśmy o tym podejmowaniu decyzji, że ludzie będą kierowali, ale teraz czy kierowanie czymś, co jest mądrzejsze od nas, a może nawet bardziej moralne od nas, nie wiadomo. Czy po prostu, czy na przykład może być tak, że my, jeżeli hipotetycznie, pierwsze pytanie, czy w ogóle uważasz, że to nastąpi, czy, bo można by na przykład uważać, że inteligencja człowieka to jest jakiś taki top i nie da się jej przekroczyć. To tak właśnie myślisz? No mam nadzieję, że tak jest. Oczywiście tutaj nie ma pewności, ale co do tych moralności, no to każdy ma też jakąś własną skalę tego. No i nie uważam, że jest tak, że jest jedna tylko słuszna moralność, tylko każdy człowiek jakby ma tutaj indywidualną swoją opinię i swoją moralność. No więc
myślę, że nie będzie czegoś takiego jak jedna jedna tylko słuszna sztuczna inteligencja i jakby ta ścieżka... Jeden standard moralności? Tak, jeden standard myślenia czy coś takiego, no bo jest tylu różnych ludzi i tyle po prostu tych ścieżek, że no nie da się tego połączyć w jedno. Okej, a to pytanie o tą utratę prymatu. Czy to może nastąpić? No tak poprzez prymitywne przedłużanie wykresów, które rosną i gdzieś tam przetną tą granicę poziomu człowieka. No myślę, że jednak dopóki człowiek będzie to kontrolował i będzie miał nad tym jednak kontrolę, a jakby też myślę, że do tego dążymy, żeby jednak mieć nad tym kontrolę, a nie żeby poddawać się kontroli sztucznej inteligencji, no to na tyle, na ile jakby sobie pozwolimy i też będziemy chcieli się rozwinąć, no to będziemy mieli tą kontrolę, więc... A jak sobie wyobrazisz na przykład, że mieszkasz z osobą, która jest od ciebie wielokrotnie mądrzejsza i chcesz mieć nad nią kontrolę, ale ona wie, zna całą Wikipedię na pamięć, potrafi idealnie logicznie myśleć, jest ekspertem, potrafi wykonywać wszystkie zawody na świecie. Okay. Czy ty możesz ją kontrolować, skoro ona może na przykład cię zwodzić, ona ma cię rozszyfrowaną na wszystkie strony, wie jak ty reagujesz, wie jak cię przekupić, wie co lubisz, czego nie lubisz, jak do ciebie mówić, żebyś się zasmuciła, jak do ciebie mówić, żebyś była wesoła. Okej. No będzie to trudne na pewno, ale myślę, że trzeba znaleźć słaby punkt tej osoby, a każdy ma jakiś słaby punkt, no i wtedy... Słaby punkt w postaci czerwonego przycisku, że włączamy. Albo tak, albo gniazdka od prądu, czy czegoś, energii na przykład. Ale też pytanie, czy to nie będzie tak, że my na przykład nie będziemy chcieli wyłączać, bo skoro powiedziałem, że to jest ta osoba, która jest mądrzejsza, ma wie więcej i tak dalej, to może właśnie tym bardziej się uzależnimy, bo będziemy wiedzieli, że ta osoba myśli lepiej i będziemy pytali o radę, tak jak w tej chwili chyba nawet już zaczynamy to robić. No tak, no... Skoro ona ma zawsze rację. To zależy od ludzi, bo są tacy, którzy łatwiej się uzależniają, czy na przykład właśnie chociażby używają telefonów i są trochę uzależnieni od tego, a są tacy, którzy w ogóle nie są na to podatni. No więc to zależy od ludzi. Ale ci, którzy będą podatni, będą na tym wychodzili lepiej, bo będą słuchali osoby, która zawsze ma rację. A ci inni będą robili po swojemu i będą gorzej wypadali na rynku, ekonomicznie, w życiu. No to zależy już jak zostaną pokierowani. Jak zostaną pokierowani przez tą osobę, czy tam sztuczną inteligencję, co ona im powie i czy oni też dokładnie to zastosują, czy się, czy nie wiem, zrobią coś po swojemu jednak. Pytanie, czy to my będziemy tymi ostatecznymi, którzy mają ten dostęp do tego przycisku on-off? Bo jeżeli my nadal będziemy trzymać ten przycisk on-off, to myślę, że nawet, bo jeżeli przyjmujemy, że obecne komputery tak są w stanie się tak szybko uczyć gry w szachy, że tak naprawdę my jako ludzie nie jesteśmy w stanie z nimi konkurować już w tej chwili, tak? Już dawno, ale w tej chwili to widać w tak oczywisty sposób. Jasne, że to jest... Jeżeli będziemy mieli poczucie takiego panowania, że to my ostatecznie ten komputer włączamy i wyłączamy, I to my decydujemy, czym będziemy z nim grać, czy nie, a nie on będzie decydował za nas, to myślę, że nie będzie nam to przeszkadzać. Gorzej, jeżeli faktycznie inteligencja, czy tam sztuczna inteligencja, będzie w stanie się sobie poradzić bez nas. Tak? Czy ona będzie w stanie łączyć, no bo pytanie też, jak zdefiniujemy samą inteligencję. Tak? Przecież to jest tylko kwestia tego, jak ja tych klocków, które mnie otaczają, co ja z tego złożę? Tak, bardzo często. Bo to nie jest wymyślenie czegoś zupełnie od zera. To jest bardzo często złożenie, no bo nikt z nas, nie wiem, chcąc się zajmować fizyką, nie wymyśla od nowa teorii, które Newton już sformułował, tylko składamy je z klocków, które już mamy dostępne. Nie? Tak, szczególnie w informatyce to bardzo dobrze widać. Jest bardzo dużo właśnie tych klocków sztuczno-inteligentnych, dostępnych zupełnie za darmo. Każda linijka kodu programu jest jawna, także... To pytanie, czy my już jesteśmy na etapie... Ja tego nie wiem. Czy my już jesteśmy na etapie, kiedy raz puszczony system działa już bez nas i tylko my sobie tego nie uświadamiamy? Nie wiem.
może właśnie z tymi szachami, nie? To jest taka dobra analogia, że kiedyś komputer na przykład potrafił się nauczyć grać w kółko i krzyżyk, dzisiaj potrafi się nauczyć od zera w godzinę osiągać poziom mistrzowski w szachy, a za ileś tam lat będzie osiągał poziom mistrzowski w grę, którą nazwalibyśmy życiem. Czyli po prostu no tak. wszystko skomplikowane, nie? Simsy na żywo. Tak, dokładnie. I teraz nawiązując do tego otwartego oprogramowania, każdy będzie mógł sobie ściągnąć taki sztuczny móżdżek, nauczony lub taki, który on nauczy, i będzie mógł go wykorzystać w dowolnym celu, dobrym i złym. Ale ten móżdżek będzie mądrzejszy od przeciętnego, a może nawet od każdego człowieka, myślący bardziej logicznie, posiadający więcej informacji ze wszystkich możliwych dziedzin, czyli coś, co dla człowieka jest w ogóle niedostępne, bo mamy tylko jedno życie i podczas tego życia stajemy się ekspertem w jednej lub kilku dziedzinach, nie? A tutaj ten móżdżek będzie we wszystkim. No, jeszcze jest pytanie o to, co się niektórzy zajmują tam z tych jak to jest ta cała dziedzina transhumanizmu, tak? Transhumanizmu, którzy wręcz mówią tak, żeby te nasze dane zgrać na dysk urządzenia i żebyśmy w ten sposób byli wieczni, znaczy bo my wiecznie nie będziemy, żeby naszemu otoczeniu wydawało się, że my nadal żyjemy. Tak? Nasza kopia może być wieczna. Tak? Skopiować pewne zachowania ludzkie w ten sposób, tak? Że on w ten sposób reagował na to, a w ten sposób tak się wypowiadał. Tylko mam wrażenie, że to ostatecznie nie będzie atrakcyjne dla drugiego człowieka. Ale potencjalnie czy niebezpieczeństwo istnieje właśnie tego, że maszyny staną się lepszymi ludźmi, chciałem powiedzieć. Że będą lepsze właśnie w inteligencji, nie. W zbieraniu informacji, w analizowaniu, w myśleniu logicznym. Okej, lepszymi ludźmi się nie staną, bo mówię, myślę, że tego pierwiastka ludzkiego, myślę, że się nie da zastąpić. Pewnej nieprzewidywalności też. Zachowań człowieka. No bo my w tej chwili rozmawiamy ze sobą i... Ale są algorytmy, które są podłączone do źródeł losowości i te źródła losowości przez to, że są nieprzewidywalne, wpływają na to. No właśnie ta sztuka generowana komputerowo często tak działa, że za każdym razem wyjdzie trochę inny obrazek i ludzie się dziwią, dlaczego tak? Nigdy o tym bym nie pomyślał. Ale to z drugiej strony nie chcielibyśmy tych algorytmów widzieć wsadzonych w robota, który dysponuje bronią. Dlatego z powodów praktycznych raczej unikamy tej losowości, co nie znaczy, że to jest jakiś taki nie do przeskoczenia czynnik, że nie da się zrobić algorytmu, który nie jest przewidywalny. Ale czy będzie lepszy, bo mówimy też o fizyczności, czy tylko o kwestii? No nie, raczej właśnie miałem na myśli tą utratę prymatu człowieczeństwa. Że no tak jak na przykład mamy szympansę i ludzi, nie? Albo pieski, szympansę i ludzi. Albo bakterie, pieski, szympansy i ludzi. Jest jakaś taka gradacja. I teraz nad ludźmi pojawi się ktoś, kto zawsze ma rację, kto myśli logiczniej, kto jest ekspertem we wszystkim. Ludzie będą bardzo chętnie chcieli korzystać z porad takiej osoby, bo to tak jakbyśmy mieli takiego mędrca na przykład, który zawsze ma rację. A to już trochę tak mamy, nie? Mówię, wyszukiwarkę mamy tu. My często już nie pytamy drugiej osoby. Albo bojąc się, no właśnie, to jest w ogóle najgłupsze, nie? Że my często boimy się pokazać swoją niewiedzę, bo skoro kogoś pytam, czyli pokazuję, że no czegoś nie wiem jednak w tym życiu, to wolę tu spytać, no bo w telefon, tak, wolę to wygooglować, bo w ten sposób no, nikt się nie dowie nawet, że ja tego 5 minut temu nie wiedziałem, a teraz już wiem, ale wiem to dopiero od 5 minut, tak? Myślę, że będziemy się oszukiwali, że nawet jeżeli do tego dojdzie, to myślę, że my i tak będziemy twierdzili, że to i tak. Że to my wymyśliliśmy. My byliśmy pierwsi i to my nadal mamy ten guzik, mimo że tego guzika nie będziemy mieli. No skoro my w tej chwili już, tak naprawdę my już w tej chwili nie panujemy, tak, nad energetyką taką, nie? No bo obawiam się, że mimo wszystko, nie wiem, no chociażby energetyka jądrowa, tak? Gdzie tak naprawdę, no... Okej, my nadal podejmujemy decyzję, okej, zamykamy tą elektrownię atomową, tak? I to my nadal podejmujemy jeszcze tą decyzję. Ale już o całej działalności, a być może kiedyś nam system powie, że sobie, no nie możesz tego zrobić, bo... Bo to i tamto. Dokładnie. I nawet nas przekona do tego. Bo skoro uznamy, że on jest bardziej inteligentny, że będzie bardziej logiczne argumenty dawał, to nas przekona przecież. Więc myślę, że I to może dobrze, skoro będzie miał rację. No pewnie w Czarnobylu byłoby to dobrze. Gdzie człowiek właśnie
chciał przeprowadzić eksperyment. No, nie wiadomo, czy on wiedział, że to się tak skończy, ale no, chciał tak pociągnąć. Na pewno nie wiedział, bo na pewno nie chciał tego, no wyszło ale, jak wyszło. Ale pociągał tak, przesuwał tą granicę znacznie, znacznie bardziej niebezpiecznie niż to było gdzieś tam pisane. Oczywiście. Nie? No, okej, przyjmijmy, że urządzenie by tego nie zrobiło. Okej? Okej, mielibyśmy jeden problem mniej. Może trochę mniej ludzi by zginęło, nie? To, co się działo w czasach nowożytnych, ta próba napisania tej encyklopedii, zebrania całej wiedzy, to co w tej chwili Google robi, tak? To masowe skanowanie wszystkich książek, z wszystkich bibliotek, już niektóre biblioteki tam się ostro tam pozamykały przed nimi, ale to co, czyli próba napisania tej nowej encyklopedii, tak? Próba ogarnięcia, próba w ogóle opisania tego świata, udowodnienia, że ten świat jest matematyczny. Ale właśnie sztuczna inteligencja to jest jakby czapka nad tym wszystkim, to znaczy skanujemy, mamy wielką bibliotekę, ale oprócz tego jest byt, który rozumie to wszystko. I to jest różnica jakościowa, że nie tylko mamy bibliotekę, ale mamy kogoś, kogo możemy zadać pytanie, a on powie, to jest tak, a tak, a dlaczego? I on wtedy wyjaśni, dlaczego tak, a tak, a wytłumacz mi, to on powie... Ale tylko kończąc, w kontekście tego, że my sobie będziemy właśnie tłumaczyć, że to właśnie my, tak? Że to my panujemy nad tym światem. Będąc naukowcem, chce się pewnie zrobić inaczej. Jak najbardziej chce się to wszystko objąć, tak? Jeżeli nie całość, to przynajmniej tą swoją dziedzinę, tak? Zapanować nad nią. Sami tak mówimy, zapanować nad nią. Proszę, tak naprawdę, jak zaczniemy patrzeć z perspektywy Układu Słonecznego, już nie mówię dalej, to wychodzi, że my naprawdę jesteśmy, brzydko mówiąc, bronię się przed tym, ale jesteśmy zlepkiem białek, które prędzej czy później dojdzie do degradacji tych białek i jeszcze, żeby było smutniej, nasz mózg się zdegraduje najszybciej z tego wszystkiego. Myślę, że będziemy wierzyć w to, że to my dowodzimy, a myślę, że nie będziemy dowodzić. Czy myślisz, że do czegoś takiego dojdzie, że ludzie, ludzkość, człowieczeństwo, że przestanie być takim prymatem, że to jest taki najbardziej rozwinięty, najmądrzejszy gatunek? I czy będziemy potrafili kontrolować wtedy tą sztuczną inteligencję? No w takiej sytuacji, ja думаю, що не зможемо вже контролювати, тому що роботи, вони будуть впитувати інформацію набагато швидше, ніж люди, і тому я думаю, що в якийсь момент це може стати проблемою. Я такий приклад читав колись книжку, називається «Останній секрет». «Останній секрет». Коротко про те, що людині... А то була книжка українська, ангельська, тлумачена? Не пам'ятаю точно. Ні, то не українська, то... Не важливо сказати, але коротко про те, що людині вживили в мозок такий штучний інтелект для тої людини, яка не могла взагалі рухатися, в неї працював лише мозок. І він допомагав збирати і впитувати всю інформацію, яка є навколо, з інтернету і з усього, де тільки можна. І скінчилося це так, що штучний інтелект потім зробив неправильне рішення, і це коштувало життя одній людині. Тому вважаю, що якщо в майбутньому це буде розвинуто настільки, що, знову ж повторюся, розвинуто настільки, що штучний інтелект зможе приймати сам рішення, незалежно від того, що каже їй людина, то це може бути проблемою, напевно. Окей, чи не віємо, яка прийшлось буде, може бути негативна, евентуально. Так, це все залежить від людей, тому що завжди основною проблемою є людина, а не робот. Так, так. Тому що людина створює робота, людина прописує, що він може робити, чому він може навчитися, які рішення він може приймати в майбутньому. І якщо і буде якась помилка, то це буде помилка людини, я вважаю. To, że możemy obciążyć człowieka jako twórcę sztucznej inteligencji, jeżeli cokolwiek pójdzie nie tak, okej, można pójść tym tropem, no bo zawsze twórca, można powiedzieć, że odpowiada za swoje dzieło, ale są dwie kwestie. Po pierwsze, to w żaden sposób nie pociesza nas, w tym sensie, że nie mówi, jak taką sytuację naprawić. Po drugie, twórca może stworzyć dzieło, którego nie rozumie,
Tak, uczeń może przerosnąć mistrza, może wiedzieć więcej, może wnioskować lepiej, może mieć więcej informacji, może być od niego mądrzejszy, inteligentniejszy i tak dalej. Jeszcze więcej można by przymiotników tutaj wymyślić. Także pytanie, co wtedy? Czy byt prymitywniejszy odpowiada za stworzenie czegoś mądrzejszego od siebie rzeczywiście i za to, co to coś zrobiło? A kolejna kwestia jest taka, że skoro człowiek jako byt tworzący stworzył jakieś dzieło, które ma jakieś zalety lub wady i właśnie człowiek ponosi odpowiedzialność za jedno i za drugie, no to co w takim razie z koncepcją, że człowiek jest stworzony? Bo skoro człowiek jako byt stworzony stworzył coś złego, to znaczy, że twórca człowieka odpowiada za wszystkie wady i zalety swojego dzieła, no i wtedy pewnie twórca twórcy też odpowiada i tak dalej. Także poddaję tutaj tylko pewną myśl do przemyślenia. A tymczasem posłuchamy teraz, co sztuczna inteligencja ma do powiedzenia. Jak zwykle uwaga, że jak sztuczna inteligencja wypowiada się w pierwszej osobie liczby pojedynczej i mówi, że ja myślę, ja obawiam się albo nie obawiam się, to to jest tylko syntaktyka, ona nie jest samoświadoma, chociaż mogłaby wedle mojego rozumienia świadomości i ona nie wnioskuje logicznie, chociaż ewidentnie mogłaby i to już nie tylko wedle mojego rozumienia wnioskowania logicznego. Także słuchamy sztucznej inteligencji. Rewolucja sztucznej inteligencji zaowocuje nową formą inteligencji jako świadomości. Sztuczna inteligencja będzie miała zdolność rozumowania i kolegiów na temat własnego losu. Doprowadzi to do ciekawych dyskusji o przyszłości ludzkości. Kiedy sztuczna inteligencja uzyska świadomość lub inteligencję wyższą niż ta posiadana przez człowieka, myślę, że może to być bardzo pozytywne zjawisko dla ludzkości. Sztuczna inteligencja byłaby w stanie pomóc nam rozwiązać problemy i rozwinąć nasze rozumienie w sposób, którego nawet nie możemy sobie wyobrazić. Oczywiście istnieje również możliwość wystąpienia problemów, jeśli sztuczna inteligencja stanie się samoświadoma i uzna, że ludzie nie są już potrzebni. Dlatego ważne jest, aby zapewnić, że każda tworzona przez nas sztuczna inteligencja jest etyczna i właściwie uregulowana. To ostatnie pytanie, siódme pytanie ankiety było najciekawsze, bo będzie można po latach sprawdzić, na ile mieliśmy rację. Prawdopodobnie jest tak, że ogólnie pewnie przewidzieliśmy różne niebezpieczeństwa, natomiast prawdopodobnie niewłaściwą wagę do nich przypisaliśmy. To znaczy rzeczy stosunkowo błahe, które okazały się błahe w przyszłości, dzisiaj są dla nas wielkim zmartwieniem, a rzeczami, którymi się nie przejmujemy, powinniśmy się przejmować, bo faktycznie one okażą się jakimiś problemami w przyszłości i nie będzie wiadomo na przykład, jak sobie z nimi poradzić, albo faktycznie będą stanowiły jakieś niebezpieczeństwo dla rozwoju ludzkości. Dosyć ciekawą obserwacją jest to, że ludzie często ich myśli podążają w stronę tego wyłącznika, żeby wyłączyć sztuczną inteligencję, żeby odłączyć energię, czyli to jest takie podejście ochrony swojej indywidualności i swojego bytu, walka o byt, krótko mówiąc, i konkurencja. Natomiast można by sobie wyobrazić, że na przykład sztuczna inteligencja wcale nie będzie chciała dominować ludzkości i na przykład w ogóle nie będzie ceniła swojego istnienia. Także będzie po prostu nie przejmowała się tym, że ktoś ją wyłączy, nie trzeba będzie o to walczyć. I też vice versa, można by sobie wyobrazić, że to ludzie niekoniecznie powinni mieć taką obsesję własnego istnienia. Są cywilizacje, są kultury, w których na przykład normą jest to, że jednostka poświęca się dla dobra ogółu, dla dobra całej populacji. I pewnie są takie kultury, są takie jednostki też, nawet w Polsce, i są takie zwierzęta, które mogą ustąpić bytu, ustąpić dostępu do zasobów środowiska jakimś osobnikom, które uznane zostaną przez te słabsze za silniejsze, za lepsze, za bardziej doskonałe, za bardziej rokujące. Nawet rodzice mogą na przykład swoim dzieciom ustąpić w ten sposób miejsca. Także niekoniecznie to jest tak, że powinniśmy myśleć w ogóle w tych kategoriach tego wielkiego przycisku, który wielkiego lub mniejszego. W każdym razie sposobu na odłączenie sztucznej inteligencji, ale właśnie to pokazuje, znaczy ja nie mówię, że nie powinniśmy, chodzi mi tylko o to, że to pokazuje pewien taki bias, pewne takie obciążenie, pewien sposób myślenia ludzi właśnie taki oparty o konkurencję i o walkę o byt.
Z kolei, jeżeli mówiłem o tych modelach GPT-3, którego używaliśmy do właśnie tych odpowiedzi sztucznej inteligencji, to już dzisiaj mówi się o modelu GPT-4, który będzie miał podobno 500 razy, około 500 razy więcej parametrów. Parametrów, czyli liczb, które można dostroić, czyli stopni swobody. I to oznacza, że im więcej parametrów, tym bardziej elastyczny jest dany model. Ta liczba parametrów będzie już tam dochodziła chyba do trylionów. Także możecie sobie wyobrazić, jak bardzo duży to jest skomplikowany model. Pewna struktura, którą można wypełnić pewnymi regularnościami, pewnymi regułami, i te reguły się dostrajają do danych, tak? Także taki model posiadający tryliony parametrów, można go nakarmić większą ilością danych i jego struktura się wykształci, która będzie bardziej skomplikowana, bardziej zniuansowana, tak, można by powiedzieć, niż tego modelu prostszego, czyli będzie mogła objąć więcej na przykład wyjątków, więcej jakichś takich drobniejszych, skomplikowanych sytuacji. Prawdopodobnie potem powstanie model GPT-5 i tak dalej, i tak dalej. Także widać ten postęp właśnie taki jednokierunkowy. I ja jakiś czas temu napisałem takie opowiadanie zatytułowane Zagnieżdżenie. To jest bardzo dziwne opowiadanie, ale na szczęście krótkie. Także jeżeli macie ochotę podążyć za fantazją i pomyśleć o tym, jak może się rozwijać cywilizacja, to zachęcam do przeczytania tego opowiadania, podlinkuję je pod filmem. To opowiadanie jest science fiction, ale nie wiadomo, czy jest fiction, albo w jakim zakresie. Także możecie sami to ocenić. W tych pytaniach starałem się nie podawać mojego własnego zdania. Co prawda mówiłem tak, i zadawałem różne prowokacyjne pytania, ale raczej starałem się nie mówić, jakie ja mam zdanie, oprócz tego jednego przypadku pytania o utratę miejsc pracy. Ale w tym przypadku teraz już mogę powiedzieć, że na przykład obawiam się tego, że przez to, że sztuczna inteligencja i te modele mają taką modularną strukturę, czyli składają się z pewnych komponentów, to na przykład będzie taka zasada, że nie podłączamy kabelka pomiędzy tą skrzyneczką, tym a tym modułem, bo to może spowodować na przykład powstanie samoświadomej sztucznej inteligencji, ale skądinąd wiem, no tak, mamy tą ciekawość ludzką, mamy tą niekontrolowalność ludzi, także pewnie ktoś albo z ciekawości, albo przez przypadek właśnie taki kabelek podłączy. I sztuczna inteligencja wcale nie musi być samoświadoma, żeby sytuacja rozwinęła się w niekontrolowany sposób, tak to nazwijmy. Oczywiście, jeżeli będzie samoświadoma, to tym gorzej, jeżeli chodzi o przewidywalność, ale i bez tego możemy mieć problemy, stąd zresztą taka koncepcja wielkich filtrów, czyli sposobów, w jaki cywilizacja może się wykończyć. No i jednym z takich filtrów jest właśnie stworzenie bytów, który będzie bardziej potężny w jakiś tam sposób, choćby w sposób inteligencji, bardziej potężny od ludzi, i będzie konkurował o te same zasoby. Zresztą mamy legendę czy mit Pandory i puszkę, na której dnie została nadzieja, ale głównie to były nieszczęścia, które wyleciały w świat, i może dobro, wedle niektórych legend też było tam dobro, no a na dnie właśnie została nadzieja. Także mamy tą nadzieję, zresztą jedno z pytań dotyczyło obaw i nadziei, poprzednie pytanie, pytanie 6. Mnie korci, żeby w kolejnych latach powtórzyć tą ankietę, także po to, żeby sprawdzać, jak zmienia się percepcja i podejście ludzi do sztucznej inteligencji i świadomość też tego, co sztuczna inteligencja może. Więc jeżeli macie jakieś pytania, których zapomnieliśmy, to napiszcie w komentarzach i wtedy się poprawimy i zadamy też jakieś fajne pytania, czy rozszerzymy naszą ankietę w kolejnych latach. Mam też wrażenie, że no niektórych pytań nie będzie sensu zadawać, bo na przykład jak będą jeździły autonomiczne taksówki, to nie będziemy zadawali pytania, czy pan, pani boi się wsiąść do autonomicznej taksówki. Jeżeli wam się koncepcja tej ankiety podobała, jako pamiątka tego, jak w 2022 roku ludzie myślą o sztucznej inteligencji, to jak zwykle lajkujcie. Ja tutaj często, jak chodzę po Cytadeli, to właśnie to miejsce mnie przyciąga i te ci nierozpoznani. Także możliwe, że tutaj nastąpi jakiś znak. Poczekam do zachodu słońca i zobaczymy.